temu i że jesteśmy tuż przed świętami, znaleźliście Państwo czas na to, żeby się z nami spotkać. Ze mną pan minister Bartłomiej Sienkiewicz. Nie wiem, czy Państwo widzieliście tę ostatnią aferę, to jest dosłownie sprzed kilku dni, kiedy... Europa potrzebuje przede wszystkim parlamentarzystów, którzy odbudują naszą pozycję, polską pozycję w strukturach Unii Europejskiej. Polexit, czyli wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej, jest niestety czymś, co jest realnie możliwe. I nawet jeśli PiS dzisiaj deklaruje, oczywiście przywdziewając maskę proeuropejską, że nie ma takich planów, to nawet jeśli rzeczywiście nie ma takich planów, to po pierwsze już nas z Unii Europejskiej wyprowadza, po drugie może to się im po prostu zdarzyć, tak jak się to zdarzyło Cameronowi w Wielkiej Brytanii, kiedy nie miał takich intencji i doprowadził do tego potwornego chaosu, który jest w tej chwili w Wielkiej Brytanii. Natomiast my potrzebujemy dzisiaj wzmocnienia polskiej reprezentacji, dlatego że to jest jedyna szansa, jedyna gwarancja na to, żeby wygrywać polskie interesy. Ostatni przykład, bardzo, bardzo niedawny, dotyczący tego, w jaki sposób wyglądały negocjacje w sprawie przewoźników, gdzie polski rząd realizowany w Komisji Europejskiej nie potrafił obronić czegoś, co broniliśmy wcześniej przez długie, długie lata i przegrał tę sprawę dla Polski. To jest właśnie przykład tego, że nieudolność, nieumiejętność, brak umiejętności negocjacyjnych, słaba pozycja, to jest coś, co powoduje, że przegrywamy nasze interesy w Unii Europejskiej. Integrować, chce się włączyć jeszcze mocniej. Też są wybory, które zdecydują o tym, kto będzie nas reprezentował. Jeździmy po Lubelszczyźnie, organizując spotkania z ludźmi, przekonując do tego, że to jest bardzo ważne dla Polski, że po pierwsze wziąć udział w eurowyborach. No i oczywiście ja reklamuję panią poseł Joannę Muchę. Zresztą nie muszę się specjalnie wysilać, bo przecież jest w tym regionie bardzo dobrze znana z wielu osiągnięć i swojej pracy poselskiej. Ale przede wszystkim podkreślam fakt, że to są kluczowe wybory dla Polski, bo będzie się decydowało, czy Unia Europejska w wyniku łamania praworządności przez obecny rząd będzie ograniczała środki unijne, czy nie. Mamy sytuację konfliktu z Unią Europejską. I wydaje mi się, że posłowie tak kompetentni jak pani Joanna Mucha świetnie pasują do tego, aby ten konflikt po prostu wygasić, żeby spowodować, żeby Polska nadal mogła czerpać tak wielkie korzyści wywalczone przez poprzedni rząd dla Polaków, dla lokalnych społeczności, dla samorządów. I wydaje mi się, że pani Joanna Mucha jest idealnym kandydatem na tę pracę. I tym się zajmujemy. Byliśmy w Chełmie, w Zamościu, teraz jesteśmy w Białej Podlaskiej. No i zrobimy wszystko, żeby przekonać do naszych racji naszych słuchaczy. Dla kogo oni pracują? Tak? I co to w ogóle, co się w ogóle z tą partią? Ta Europa, ta integracja z Unią Europejską daje nam po pierwsze bezpieczeństwo. Bo sami nie obroniły się, nigdy się nie obronimy sami przed takim sąsiadem.